Już niedługo Netflix pokaże nam pierwszą międzynarodową produkcję o Geralcie z Rivii, ale zanim zobaczymy, jak streamingowy gigant poradził sobie z tym zadaniem, zacznijmy od początku, a konkretnie od samego dna. W 2001 roku Telewizja Polska wyprodukowała serial o Wiedźminie, a później do kin wszedł film pełnometrażowy zmontowany z fragmentów tego właśnie serialu. Czy coś mogło pójść nie tak? To, co było zarzucane produkcji Netflixa już po pierwszych zwiastunach, zdecydowanie nie dotyczy naszego Wiedźmina, bo nie dość, że ma słowiański klimat, to idzie o krok dalej i serwuje nam zapach słowiańskiego gówna. Zobaczcie sami. W okolicach chuj wie gdzie i kiedy facet na kuniu pod niejasnym pretekstem przyjeżdża po małego chłopca, a że i tak wkurwiał starego, to bez namysłu go oddaje i ruszają na festiwal body paintingu. Po czym padają dwa zajebiście ważne pytania. Czy jest Wiedźminem? Jest. Jest człowiekiem? Jest. Czy ten film jest głupi? Jest. Będzie walczył i zabijał potwory zagrażające ludziom. Potwory. Mocne słowa. Po pokonaniu pierwszej pracy domowej z plastyki zrobionej w ostatniej chwili przed lekcją, Pawetta męczy dupę starej, że ona nie może tak zostać wydana za księcia bez miłości jak jakaś klacz. Więc jak każda dobra matka, królowa zamyka ją w pokoju bez klamek. Są za to wajchy, które można normalnie otworzyć, ale Pawetta woli cwaniakować ze swoimi jazzowymi rękami i suszarką do włosów. Jej supermoc powala nawet Geralta, który... Jest jeszcze jedna rzecz. Lepiej się przyzwyczajcie, bo praktycznie między wszystkimi scenami nie ma ani jednej przebitki, więc... Ten jeż... Ma podobno nieludzką postać. Może być potworem. Więc... Biały wilk musi zająć się jeżozwierzem, ale zanim ruszy w drogę, Pawetta musi mu się koniecznie czymś pochwalić. Ja nie mam żadnych przyjaciół, nikt nie chce mi pomóc. Geralt dociera do Elendwald po jeżę, ale... Nie ma go. Jestem! Całe szczęście, bo napięcie już sięgało zenitu. Jerzy twierdzi, że tylko małżeństwo z Pawettą może zdjąć urok mordy jeża, a nabył do niej prawa na takiej samej zasadzie jak chłop z początku do Geralta, więc należy mu się jak psu buda. Geralt łączy kropki i kabluje królowej, że tamci prawdopodobnie już od dawna bolcują się po kątach, ale będą musieli nieźle przycisnąć Pawettę, żeby to się prawda. Przyzna... To prawda! To prawda! No... wytrzymała ile mogła. Mimo, że kocha mordę jeża, na zamek i tak zjeżdżają się kawalerzy, wśród których jest też Michał Milowicz, który w polskim kinie stanowi już swego rodzaju gwarancję filmowego stolca. Panuje szampańska zabawa, aż tu nagle... Tuny z Erlenwaldu zwany jeżem! Przybywa dopełnić swych praw i zabrać Pawettę, ale bydlaki zmuszają go do zdjęcia hełmu i Michasiowi wypierdala korki. Co? Co, królewna? Z tym świńskim ryjem? Nigdy! Gdzie ty to kurwa świnie widzisz, bolec? Rozpętuje się najlepsza scena walki, jaką byli w stanie spierdolić. Pawetta odpala swe silniki odrzutowe i podchodząc do startu niszczy cały plan zdjęciowy. Skąd oni mieli taki budżet? Geralt i arcybrodacz używają na szczęście swych widowiskowych mocy, obezwładniając ją, po czym matka daje się w końcu przekonać. Z jeża schodzi klątwa, a w nagrodę za pomoc brodacz się wyprasza Geralta, więc ten spierdala do Mielna polować na gumiaki, gdzie spotyka Borcha i jego napalone asystentki, ale jego kręcą inne rzeczy. Lubię smoki. Wyobraźcie sobie, jakby ta scena wyglądała, gdyby zamiast Geralta na jego miejscu była jakaś laska i dwóch typów by ją tak samo obmacywało. To już by było bleśnie, tak? Może. Ruszają w trasę, ale na ich drodze staje paździoch pilnujący przejścia do sracza, w którym siedzi Shrek i nagrywa swoją narrację. Królewna czekała w smoczym zamczysku, w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Czekała na pierwszy pocałunek miłości. No to se jeszcze poczeka. Geralt! Jaskier opowiada im o smoku w okolicy, na którego skarbie łapę chce położyć król, który blokuje do niego drogę i Geralt już ma odjechać, nie chcąc brać w tym udziału. Ale nagle pojawia się Yennefer i Biały Wilk odpływa myślami do swojej pamięciówy, po czym oczywiście zostaje.
bo nic na świecie nie jest silniejsze niż the power of vagina. Kolejnego dnia Borg przy pomocy magicznej monety wywołuje kamienną lawinę, w efekcie czego Yennefer wisi nad przepaścią. Już nie mogę! Ja też już powoli wysiadam. Oczywiście Geralt ją ratuje, po czym jakiś pachoł przylatuje drąc japę, że niedaleko jest smok, ale na bank coś mu się przywidziało, bo ja tam widzę tylko jakieś gadające gówno. Stępień daje sobie mowę pożegnalną i ginie od uderzenia gumowcem, po czym Geralt przekonuje króla królikowskiego, żeby dał sobie spokój i odjeżdża. A Yennefer ratuje smoko kurczaka, co nie podoba się pachołom, więc Geralt ich widowiskowo dziurawi i... Co to kurwa było? 20 minut budowania legendy niezwyciężonego smoka i ginie jak ostatnia łajza w wyjętym z dupy wybuchu, z którego magicznie wyłania się Boch i jego łanie i nawet nikt na to nie reaguje? Więc to jest przepis na udany film. To pewnie coś znaczy. Nie, Geralt, to nic nie znaczy. Koński drift! Podczas gdy nemezis Geralta z dzieciństwa knuje coś niedobrego z tym ziomkiem z Desperado zdubbingowanym na polski, Geralt wyrusza w trasę solową po zadupia, gdzie napada go bardzo tajemniczy potwór, który chyba wstydzi się kamery. Albo ktoś się skapnął, że wygląda jak gówno, więc trzeba użyć trochę sztuczek montażowych. Szkoda, że nie znali sztuczek, żeby zamaskować też montaż. Ledwo żywy dojeżdża do Westeros i spada na materac. Tak na marginesie, w tym samym roku do kin weszła pierwsza część Władcy Pierścieni, która jest troszeczkę lepszym filmem. Biały Wilk na szczęście trafia na świetnie wyszkolony personel medyczny. Musisz mu pomóc. No to na pewno mu kurwa pomoże. Czyli jakby laska była na jego miejscu, to facet powinien położyć na niej swoje spocone jaja, żeby wyzdrowiała. Spoko. Na szczęście Geraltem zajmuje się dużo bardziej ogarnięta dziewczynka o imieniu Ciri. Geralt staje na nogi, a do świątyni wbija Falwik ze swoim kłapouchym przydupasem na inspekcję, ale Biały Wilk go masakruje. Jeżeli on wyciągnie miecz, to zapewniam, że mu go odbiorę. Potem dam mu wpysk jak zwyczajnemu chamowi. Z jakiegoś powodu, którego nie chciało mi się dokładniej sprawdzać, Geralt ma zawieźć Ciri gdzieś, gdzie będą mogli ją ukryć, więc zaczynają się zbierać do Geralt, Maria Peszek się źle czuje, szybko połóż się na twarzy swoje wiedźmińskie jaja! Neneke zmienia jednak zdanie, twierdząc, że bezpiecznie dla Ciri będzie zostać tutaj, więc Biały Wilk rusza w podróż samemu i wpada na pułapkę niespodziankę, którą spokojnie widział już jakieś 100 metrów wcześniej, ale dobra. Zatrzymali go, bo kłapouchy bardzo chciał dostać w pierdolot niewidomego i jego marzenie się spełnia. Zamiast zostać w świątyni i bronić białogów, a przede wszystkim Ciri, którą chce dopaść Falwik, Geralt jedzie na bagna, żeby polować na gumiaki, a Falwik bez problemu ją porywa. Perfekcyjny timing. Do Geralta dociera news, że chwilę po tym, gdy minął bandę Falwika, ktoś napadł na świątynię i ją spalił. Kto to kurwa mógł być? Żeby dowiedzieć się więcej, idzie do Magodzieja Strogonowa, który od 2 lat nie wychodzi z wieży i ma jakieś jazdy. Dowiaduje się tyle, że ma go bronić przed bandą szajbusów, którzy po niego idą, to wtedy dowie się więcej. Kolejnego dnia banda Sodomaso szykuje na niego zasadzkę, ale Geralt się znika. Co jest? No właśnie, gdzie on kurwa znalazł sklep dla metalowców? Biały Wilk jednak pojawia się z powrotem, bo jakby nas mogła minąć kolejna fantastyczna scena walki. Czy oni chociaż raz to przećwiczyli przed nagraniem? Albo obejrzeli w ogóle przed puszczeniem do kina i wzięciem za to pieniędzy od ludzi? Bo jak dla mnie to się nawet nie nadaje do śmieci. Mam w ręku miecz, więc przyjebię ci kilofem. Wszyscy giną w tak widowiskowy sposób, jaki możemy się spodziewać, ale życzenie śmierci ma jeszcze ich szefowa. Więc przed walką pozbywa się kolczugi, bo nie jest jakimś frajerem, żeby korzystać z udogodnień obronnych, okej? Okay? Po kolejnym popisie choreografii, montażu i spierdoliniarzu Czarnogłowa ginie, a trochę szkoda, bo sądząc po widoku podwiązek właśnie szła na studniówkę. A, to... że to niby rany były. Aha. Czaromak Strogonow nadal leci w kule, unikając ekspozycji, więc Geralt po grubym melanżu z Jaskrem rusza dalej w poszukiwaniu Ciri, bo przeznaczenie i takie tam.
Po solidnym researchu okazuje się, że kapłanki zamordowała zgraja tamtej studentki przed studniówką, którą nasał Falwik, a później umył ręce, jeszcze mając w raporcie. Co prawda wiemy o tym już od samego początku, ale i tak byłem zaskoczony. Michał śledzi jakąś armię, która też chce znaleźć Ciri i podsłuchuje ich rozmowy, zupełnie przypadkowo zawierające kluczowe dla niego informacje. Jutro w łaźni ostatnie spotkanie. Hej, wiem, że na pewno to już wiesz i nie ma najmniejszego powodu, żebym ci mówił o tym ponownie, ale jutro w łaźni ostatnie spotkanie. Tylko nikomu nie mów. Mam nadzieję, że nikt nas nie podsłuchuje. Kolejnego dnia w łaźni Geralt spotyka Sebiksa, którego szyja spotyka się z jego mieczem, a kolejnego dnia przyjeżdża do oddziału Falwika i rzuca im rozkazy? Macie jechać ze mną, zabrać wszystko, wozy razem z ładunkiem. Coś przegapiłem, czy przysnąłem? Brawo! A, to tylko kolejny pretekst, żeby popisać się nieudolnością w realizacji scen akcji. Nadal trzymają poziom. Ciri niby tam jest i ucieka od oprychów, ale zaraz szuka jej tam Geralt i już nikogo tam nie ma, więc spokojnie czeka na Falwika, bo swędzi go lewa łopatka i samemu nie sięga. Fajnie, że mieli wtedy halogeny, żeby nie było ciemno przy batorzeniu. Gdy swędzenie ustępuje, wyjawia haka na Falwika, który podobno coś kombinował z dostarczeniem Ciri za lepszy hajs, więc rogogłowy zarządza kolejną żenującą scenę walki, w której Falwik w końcu zdycha. Uwalniają się z jaskrem i po podpaleniu parkietu Geralt znowu rusza w poszukiwaniu Ciri, ale nigdzie jej nie ma. Trafia za to na crossover przerośniętych koników polnych i Jar Jar Binksa. I tutaj dzieje się coś dziwnego. Rozbryzgi przy uderzeniach mieczem wyglądają jak prawdziwe, a w tym ujęciu z definitywnie dodanym cyfrowo stworem tracking w przestrzeni 3D idealnie zgrywa się z ruchem kamery i nic się nie rozjeżdża? Czyli oni wiedzieli, co robią w tej scenie, tworząc efekty specjalne? Nawet nie potrafią konsekwentnie spierdolić filmu. Z wdzięczności za uratowanie życia Pachoł opiekuje się białym wilkiem, a po zawiezieniu go do siebie okazuje się, że dupa Pachoła przygarnęła se córkę, bo czemu nie? A tą córką okazuje się Ciri. Wsiadają więc na kunia i odjeżdżają w poszukiwaniu Ciri. Nie, w sumie nie wiem, gdzie jadą. Nieważne. I taki właśnie jest polski Wiedźmin, polepiony jak dziurawe pierogi, z żałosnymi efektami specjalnymi i budzącymi litość scenami walki. Ale myślę, że gdyby nie te kolosalne, techniczne fuck-upy, ten serial i film mogły być nawet całkiem niezłe. Głównie dzięki Michałowi Żebrowskiemu. Pies ci mordę lizał, to jest wolna kraina, Hołopole, nie wiesz o tym chmyzie? I to tyle, jeśli chodzi o polskiego Wiedźmaka. A już 20 grudnia premiera Wiedźmina na Netflixie, więc... Jeśli chcielibyście skorzystać ze specjalnej promocji na Netflix, dostępnej tylko dla moich widzów, to ni chuja, bo nie mam takiej promocji. Wesołych świąt. I hope you have a shitty Christmas. Możecie obejrzeć coś na moim kanale jeszcze. Albo zasubskrybować. Chociaż taki prezent na święta.